Przykazanie piąte. Chrzest Jezusa i odkupienie grzechów. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, wersy 13-17. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa. I ujrzał Ducha Boga, wstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim. A oto głos z niebios, mówiący: to jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Czy jeszcze ktoś cierpi z powodu grzechu? Czy nasza niewola grzechu już się skończyła? Tak. Nasz Pan Bóg odciął kajdany grzechu wszystkich ludzi. Wszyscy, którzy się męczą pod grzechem, są niewolnikami grzechu. Ale swoim odkupieniem nasz Pan całkowicie je odciął. Usunął wszystkie nasze grzechy. Czy jest ktoś, kto wciąż cierpi z powodu grzechu? Musimy zrozumieć, że nasza walka z grzechem się skończyła. Już nigdy nie będziemy cierpieć z powodu grzechu. Nasza niewola grzechu skończyła się, gdy Jezus odkupił nas swoim chrztem i krwią. Wszystkie nasze grzechy skończyły się tam i wtedy. Syn Boży odpokutował wszystkie nasze grzechy. Bóg zapłacił za wszystkie nasze grzechy przez Jezusa, który uwolnił nas na zawsze. Czy wiecie, jak bardzo ludzie cierpią z powodu swoich grzechów? Zaczęło się to od czasów Adama i Ewy. Ludzkość cierpi z powodu grzechów odziedziczonych po Adamie. Ale nasz Bóg zawarł przymierze, które jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 3, wers 15. A przymierzem tym było, że On wybawi wszystkich grzeszników. Powiedział, że ludzie zostaną odkupieni z ich grzechów ofiarą Jezusa Chrystusa przez wodę i ducha. Kiedy nadszedł czas, Bóg posłał naszego Zbawiciela, Jezusa, aby żył wśród nas. On także obiecał posłać Jana Chrzciciela przed Jezusa i dotrzymał swojej obietnicy. Ewangelia świętego Marka, rozdział 1, wers 1-8 mówi: początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Jak jest napisane w prorokach: oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustkowiu: gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki. Jan zanurzał na pustkowiu i głosił chrzest skruchy ku odpuszczeniu grzechów. Więc wychodziła do niego cała kraina judzka oraz Jerozolimczycy i wszyscy, co wyznawali swoje grzechy, byli przez niego zanurzani w rzece Jordan. Zaś Jan był przeodziany wielbłądzią sierścią oraz skórzanym pasem wokół swoich bioder, a jadał szarańczę i leśny miód,
głosił też, mówiąc: za mną idzie mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyka jego butów. Ja was chrzciłem w wodzie, ale on będzie was chrzcił w Duchu Świętym. Świadek i zwiastun Ewangelii Jan Chrzciciel. Kim jest Jan Chrzciciel? Ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem całej ludzkości. Chrzest po grecku, baptizo, oznacza w istocie zanurzyć, ale oznacza też być obmytym, pochowanym, zanurzonym lub przekazać. Gdy Jezus został chrzczony, wypełniła się sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość po grecku dikaiosune oznacza być prawym, a także oznacza najbardziej odpowiedni lub najsprawiedliwszy stan. Jezus został ochrzczony, aby mógł stać się Zbawicielem w najbardziej odpowiedni i właściwy sposób. Dlatego ci, którzy wierzą w chrzest i krzyż Jezusa, otrzymują od Boga dar odkupienia. W Nowym Testamencie Jan Chrzciciel jest ostatnim arcykapłanem Starego Testamentu. Przeczytajmy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 11, wersy 10 do 11. Pismo Święte mówi nam, że Jan Chrzciciel jest przedstawicielem rodu ludzkiego i jako arcykapłan w czasach Nowego Testamentu przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi, a w ten sposób wykonał arcykapłaństwo Starego Testamentu. Jezus sam świadczył o Janie. Powiedział w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 11, wersy 13 do 14. Bowiem wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Więc Jan, który ochrzcił Jezusa i był potomkiem arcykapłana Arona, ostatnim arcykapłanem. W Starym Testamencie Biblia też świadczy, że Jan jest potomkiem Arona. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 1, wers 5 i pierwsza Księga Kronik, rozdział 24, wers 10. Dlaczego więc Jan mieszkał samotnie na pustyni, ubrany w sukno z sierści wielbłądziej? Aby przyjąć arcykapłaństwo. Jako przedstawiciel całej ludzkości, Jan Chrzciciel nie mógł żyć wśród ludzi. Wołał, krzyczał do ludzi: opamiętajcie się, plemię żmijowe. I chrzcił ich dla owocu pokuty, aby nawrócić ludzi do Jezusa, który miał zabrać wszystkie ich grzechy. Przede wszystkim Jan Chrzciciel przekazał grzechy świata Jezusowi przez wzgląd na nasze zbawienie, gdy położył ręce na Jezusie. Dwa rodzaje chrztu. Dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił ludzi? By pożałowali za wszystkie swoje grzechy i uwierzyli w chrzest Jezusa ku zbawieniu. Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, a potem ochrzcił Jezusa. Pierwszy był chrzest upamiętania, który nawoływał grzeszników do powrotu do Boga. Wielu ludzi, usłyszawszy słowa Boże przez Jana, porzuciło swoje idole i powróciło do Niego. Drugim chrztem był chrzest Jezusa, chrzest, który przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby wypełnić sprawiedliwość Bożą. Innymi słowy, Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów. Ewangelia świętego Mateusza,
rozdział 3, wers 15. Dlaczego Jan musiał ochrzcić Jezusa? Aby wymazać grzechy świata. Bóg musiał pozwolić Janowi przekazać wszystkie grzechy Jezusowi, aby ludzie, którzy uwierzyli w Niego, mogli zostać zbawieni. Jan Chrzciciel był sługą Boga, którego misją było przekazanie Jezusowi wszystkich grzechów świata przez chrzest i świadczenie o Jezusie, aby cała ludzkość nawróciła się i została obmyta ze swoich grzechów poprzez wiarę w Ewangelię odkupienia. Dlatego Jan musiał żyć samotnie na pustyni. W czasach Jana Chrzciciela lud Izraela był zdeprawowany i zepsuty aż do szpiku kości. Więc Bóg powiedział w Starym Testamencie, w Księdze Malachiasza, rozdział 3, wers 23 do 24. Oto ja posyłam wam Eliasza, proroka, zanim nadejdzie ów wielki i straszny dzień wiekuistego. On zwróci serce ojców do synów i serce synów do ich ojców, abym, gdy przyjdę, nie poraził ziemi zniszczeniem. W oczach Boga cały lud Izraela, który wcześniej czcił Jehowę, był zdeprawowany. Nikt nie był sprawiedliwy przed nim. Przywódcy religijni, świątyni, na przykład kapłani, uczeni w prawie i piśmie, byli szczególnie zdeprawowani. Izraelici i ich kapłani nie składali poprawnych ofiar zgodnie z prawem Bożym. Kapłani porzucili nałożenie rąk i rytuał ofiarowania krwi, które Bóg dał im dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Jest zapisane, że kapłani w czasach Malachiasza porzucili poprawny system ofiar, nałożenie rąk i ofiarowanie krwi zwierzęcia ofiarnego. Dlatego Jan Chrzciciel nie mógł być z nimi. Wyszedł na pustynię i wołał. Co powiedział? W Ewangelii Świętego Marka, rozdział 1, wers 2, jest napisane, cytując słowa proroka Izajasza. Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustkowiu. Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki. Głos na pustyni wołał do ludzi o chrzest upamiętania. Czym jest chrzest upamiętania, o którym mówi Biblia? Jest to chrzest, o który wołał Jan Chrzciciel, chrzest nawołujący ludzi do Jezusa, aby uwierzyli w Tego, kto miał zabrać wszystkie ich grzechy i zostali zbawieni. Chrzest nawrócenia miał doprowadzić ich do zbawienia. Pożałujcie i przyjmijcie chrzest. Nasz Zbawiciel Jezus będzie ochrzczony w taki sam sposób, aby zabrać wszystkie wasze grzechy. Wołanie Jana Chrzciciela miało oznaczać, że Jezus zgładzi grzechy świata i będzie osądzony na krzyżu, aby zbawić wszystkich ludzi, aby mogli powrócić do Boga. Ja was chrzczę wodą, ale On was ochrzci w Duchu Świętym. Was ochrzci w Duchu Świętym. Oznacza wymazanie wszystkich grzechów. Ochrzcić znaczy zmyć. Chrzest Jezusa w Jordanie mówi nam, że Syn Boży otrzymał chrzest i wziął na siebie nasze winy po to, by nas zbawić. Dlatego powinniśmy odwrócić się
od grzechu i uwierzyć w Niego. On jest barankiem, który gładzi grzechy wszystkich ludzi. A oto jest Ewangelia Odkupienia, o której świadczył Jan Chrzciciel. Zadanie arcykapłana dla odkupienia grzechów. Kto przygotował drogę zbawienia? Jan Chrzciciel. Prorok Izajasz prorokował: przemawiajcie do serca Jeruszalaim oraz do niej wołajcie, że się skończyła jej służba, że została odpuszczona jej wina, bowiem z ręki wiekuistego w dwójnasób odebrała za wszystkie swoje grzechy. Księga Izajasza, rozdział 40, wers 2. Jezus Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy bez wyjątku. Grzech pierworodny, grzechy powszednie, a nawet przyszłe grzechy zostały zmyte poprzez Jego chrzest. Odkupił nas wszystkich. Wszyscy powinniśmy wiedzieć o odkupieniu Bożym. Abyśmy zostali zbawieni od wszystkich naszych grzechów, musimy uwierzyć w Ewangelię, która głosi, że Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy poprzez chrzest. Nie powinniśmy źle zrozumieć, myśląc: skoro Bóg jest miłością, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego przez samą wiarę w Jezusa, nawet jeśli mamy grzech w naszych sercach. Aby zostać odkupionym wszystkich naszych grzechów, musimy uwierzyć w Jego chrzest, poprzez który Jan Chrzciciel przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi i Jego krzyż. Właśnie poprzez wodę Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy ludzkości. Pierwszą rzecz, którą Bóg zrobił, aby nas zbawić, to wysłanie Jana na ten świat. Będąc posłańcem Bożym, Jan Chrzciciel został wysłany jako ambasador króla, który przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi poprzez chrzest. Wykonał arcykapłaństwo całej ludzkości. Bóg powiedział nam, że posłał do nas swojego posłańca, Jana Chrzciciela. Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła. Przed Twym obliczem znaczy przed Jezusem. Dlaczego Bóg posłał Jana przed Jezusem? By przez chrzest Jan mógł przekazać wszystkie grzechy świata Jezusowi, Synowi Bożemu, który przygotuje Twoją drogą przed Tobą. Oto, co naprawdę ten fragment znaczy. Kto przygotował drogę, abyśmy mogli zostać odkupieni i pójść do nieba? Jan Chrzciciel. Twym oznacza Jezusa, a mego oznacza samego Boga. Więc co znaczy to, co powiedział? Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Kto ma przygotować naszą drogę, abyśmy mogli pójść do nieba? Jan Chrzciciel przekazał wszystkie nasze grzechy Jezusowi, abyśmy uwierzyli, że On zmył je wszystkie. Jego zadaniem było przekazać grzechy, ochrzciwszy Jezusa Chrystusa. To dzięki Jezusowi i Janowi możemy uwierzyć w prawdę i zostać odkupieni. Od czego zależy nasze zbawienie? Zależy od tego, czy wierzymy w sprawiedliwe dzieła Jezusa, Syna Bożego, i w to, że posłaniec Boży, Jan Chrzciciel, przekazał mu wszystkie grzechy świata. Wszyscy powinniśmy znać Ewangelię odpuszczenia grzechów. Bóg Ojciec posłał najpierw swego posłańca, który miał ochrzcić Jego Syna, i uczynił Go przedstawicielem ludzkości. W ten sposób wykonał dla nas dzieło
odkupienia. Bóg posłał swego sługę Jana Chrzciciela, aby ochrzcił jego syna, by mógł przygotować drogę zbawienia dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Dlatego Jan ochrzcił Jezusa. Chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela był spełnieniem odkupienia Bożego, dzięki któremu wszystkie grzechy ludzkości zostały mu przekazane, aby wszyscy ludzie uwierzyli w Jezusa i poszli do Niego. Nawet przyszłe grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Jezus i Jan Chrzciciel wspólnie przygotowali drogę do nieba dla nas wszystkich. W ten sposób Bóg objawił tajemnicę odkupienia przez Jana Chrzciciela. Jako przedstawiciel ludzkości, Jan ochrzcił Jezusa, abyśmy uwierzyli w nasze odkupienie i poszli do nieba. Jan przekazał cały grzech Jezusowi poprzez chrzest. To jest radosna wieść o odkupieniu, Ewangelia. Dlaczego narodził się Jan Chrzciciel? Przez kogo możemy uwierzyć w Jezusa? Jana Chrzciciela. W Księdze Malachiasza, rozdział 3, wers 1 zapisano: Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Musicie uważnie czytać Biblię. Dlaczego Bóg posłał swego posłańca przed Jezusem? Dlaczego Jan Chrzciciel narodził się 6 miesięcy przed Jezusem? Musimy zrozumieć, o czym mówi Biblia. Stary Testament określa obowiązek arcykapłana Arona. Aron był starszym bratem Mojżesza. Bóg namaścił go i jego synów na kapłanów. Pozostali lewici podporządkowywali się im, przynosząc im różne narzędzia, mieszając ciasto na chleb itd. Podczas gdy synowie Arona składali ofiary w świętym przybytku. Synowie Arona byli namaszczeni, aby dzielić między sobą równe obowiązki, ale w dniu pojednania, 10 dnia 7 miesiąca, arcykapłan sam składał ofiarę przebłagania za roczne grzechy swego ludu. W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 1, wers 5, jest historia o rodowodzie Jana Chrzciciela. Musimy poprawnie zrozumieć tego posłańca Bożego, aby właściwie zrozumieć Jezusa. Często myślimy o Jezusie, ale ignorujemy wiele o Janie Chrzcicielu, który przyszedł przed Nim. Chciałbym pomóc Wam zrozumieć. Początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga, jak jest napisane w prorokach. Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Ewangelia świętego Marka, rozdział 1, wers 1 do 2. Ewangelia nieba zawsze zaczyna się od Jana Chrzciciela. Kiedy w pełni poznamy Jana Chrzciciela, wtedy będziemy w stanie jasno zrozumieć i uwierzyć w Ewangelię odkupienia Jezusa. Jest to podobne do słuchania ambasadorów, których wysłaliśmy po całym świecie, aby zrozumieć sytuację wszystkich krajów. Kiedy wiemy o Janie Chrzcicielu, możemy bardzo dobrze zrozumieć odkupienie Boże. Jaka szkoda, że tak wielu chrześcijan w dzisiejszych czasach nie widzi ważności Jana. Bóg posłał Jana Chrzciciela nie dlatego, że się nudził i nie miał nic innego do roboty. Wszystkie cztery Ewangelie Nowego Testamentu opowiadają o Janie Chrzcicielu, zanim mowa o odkupieniu Jezusa. Ale dzisiejsi ewangeliści
zupełnie go ignorują i mówią ludziom, że wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, aby dostąpić zbawienia. W rzeczywistości sprawiają, że ludzie będą żyć jak grzesznicy przez całe życie i skończą w piekle. Jeśli wszyscy chrześcijanie po prostu uwierzą w Jezusa bez rozumienia roli Jana Chrzciciela, chrześcijaństwo zostanie zdeprawowane w ziemską religię. Jak możecie zostać odkupieni ze swoich grzechów, jeśli nie znacie prawdy? To jest niemożliwe. Ewangelia odkupienia nie jest ani prosta, ani taka łatwa. Tak wielu ludzi myśli, że sednem odkupienia jest nasza wiara w krzyż, ponieważ Jezus umarł za nas na krzyżu. Jeśli jednak wierzycie tylko w Jego ukrzyżowanie, nie znając całej prawdy o przekazaniu grzechów, to taka wiara nie doprowadzi do całkowitego odkupienia, bez względu na to, jak silna może być nasza wiara. Bóg posłał Jana Chrzciciela, aby oznajmił światu, jak należało dokonywać odkupienia i jak Jezus zgładzi grzechy świata. Tylko wtedy, gdy poznamy całą prawdę, zrozumiemy, że Jezus jest Synem Bożym, który wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Jan Chrzciciel opowiada nam o prawdzie odkupienia. Mówi nam, jak przyszedł, aby świadczyć, że Jezus był Bogiem i prawdziwym światłem. Wyraźnie twierdził, że nie był tym światłem, ale świadkiem światła. Świadczył także w pierwszym liście świętego Jana, że to on przygotował Ewangelię odkupienia, ochrzciwszy Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy nie mieli świadectwa Jana Chrzciciela o odkupieniu, jak moglibyśmy wierzyć w Jezusa? Nigdy nie widzieliśmy Jezusa, a skoro pochodzimy z różnych kultur i religii, jak moglibyśmy wierzyć w Jehowę jako naszego Boga? Mając tak różnorodne religie na świecie, jak moglibyśmy poznać Jezusa Chrystusa? Skąd możemy wiedzieć, że Jezus był w rzeczywistości Synem Bożym, który nas odkupił, wziąwszy na siebie wszystkie grzechy świata? Musimy zajrzeć do Starego Testamentu, aby znaleźć słowa odkupienia od samego początku i wiedzieć, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Musimy posiąść właściwą wiedzę, aby mieć właściwą wiarę. Nic nie możemy zrobić bez prawdziwej wiedzy. Aby wierzyć w Jezusa i być zbawionym, musimy znać Ewangelię odkupienia, o której świadczył Jan Chrzciciel, i jego rolę w niej. Aby mieć całkowitą wiarę w Chrystusa, musimy poznać prawdę o odkupieniu. Więc podobnie jak Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Musimy poznać prawdę odkupienia w Jezusie. Dowody w Biblii. Od jakiego momentu zaczynają się cztery Ewangelie? Od nadejścia Jana Chrzciciela. A teraz zbadajmy wszystkie dowody odkupienia w Biblii. Odkryjmy, co cztery Ewangelie mówią o Janie Chrzcicielu, o tym, kim on był, dlaczego nazwano go przedstawicielem ludzkości lub ostatnim arcykapłanem, jak wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi przez Niego i czy Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, czy nie. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że wszystkie cztery Ewangelie
zaczynają się od Jana Chrzciciela. Ewangelia świętego Jana, rozdział 1, wers 6, stwierdza jeden z najważniejszych faktów w Ewangelii. Opowiada nam, kto wykonał zadanie przekazania Jezusowi wszystkich grzechów świata. Powstał człowiek posłany od Boga, któremu na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, by wszyscy wśród niego uwierzyli. Ewangelia świętego Jana, rozdział 1, wersy 6 do 7. Zapisane zostało, by wszyscy wśród niego uwierzyli i aby zaświadczył o świetle. Światłem jest Jezus Chrystus. Oznacza to, że Jan miał świadczyć o Jezusie, aby wszyscy mogli przez niego uwierzyć. Teraz przyjrzyjmy się lepiej rozdziałowi 3 Ewangelia świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, wersy 13 do 17. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i ujrzał Ducha Boga, wstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim. A oto głos z niebios mówiący: ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Dlaczego powinniśmy zrozumieć rodowód Jana? Ponieważ Biblia mówi nam, że Jan jest arcykapłanem całej ludzkości. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby wykonać odpuszczenie wszystkich grzechów na świecie. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana, był najważniejszym wydarzeniem dla naszego zbawienia. Aby jednak w pełni zrozumieć i uwierzyć w całą prawdę, powinniśmy najpierw uważnie przyjrzeć się Janowi Chrzcicielowi. W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 1, wers 1 do 14. Ponieważ wielu podjęło się uporządkować opowiadanie o dokonanych wśród nas rzeczach, jak nam przekazali ci, którzy od początku stali się naocznymi świadkami oraz sługami słowa, wydało się i mnie, dostojny Teofilu, uważnie prześledzić wszystko od początku i po kolei ci je opisać, abyś poznał niezawodność słów, o których zostałeś ustnie pouczony. W czasie dni Heroda, króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza i jego żona z córek Arona, a jej imię brzmiało Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienaganni we wszystkich przykazaniach oraz sprawiedliwych czynach Pana. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była bezpłodna i oboje byli podeszłymi w swym wieku. Ale stało się w czasie, kiedy on był kapłanem w porządku jego zmiany przed Bogiem, że gdy wszedł do przybytku Pana, według zwyczaju kapłaństwa,
dostał w udziale okadzić. A cała rzesza ludu była na zewnątrz, modląc się w godzinie kadzenia. Ale ukazał mu się anioł Pana, który stał po prawej stronie ołtarza kadzenia. Więc kiedy go zobaczył, Zachariasz się zaniepokoił oraz przypadła na niego bojaźń. Zaś anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, ponieważ została wysłuchana twoja prośba. Więc twa żona Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz jego imię Jan. Zdarzy ci się radość, wesele oraz liczni będą się cieszyć z jego narodzenia. Tutaj Łukasz, uczeń Jezusa, szczegółowo opisuje rodowód Jana. Łukasz, uczeń Jezusa, wyjaśnia rodowód Jana od początku. Łukasz nauczał Ewangelii człowieka imieniem Teofil, który pochodził z innej kultury i nie wiedział o Panu. Więc aby nauczyć go o Jezusie, Zbawicielu grzeszników, Łukasz pomyślał, że musi szczegółowo wyjaśnić rodowód Jana Chrzciciela. Skoro my także jesteśmy poganami z różnych ras, nie możemy zrozumieć zbawienia Jezusa, jeśli nie jest ono wyjaśnione konkretnie, krok po kroku. Dowiedzmy się, jakie są szczegóły. W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 1, wers 5 do 9, opowiada: W czasie dni Heroda, króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza i jego żona z córek Arona, a jej imię brzmiało Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienaganni we wszystkich przykazaniach oraz sprawiedliwych czynach Pana. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była bezpłodna i oboje byli podeszłymi w swym wieku. Ale stało się, w czasie, kiedy on był kapłanem, w porządku jego zmiany przed Bogiem, że gdy wszedł do przybytku Pana według zwyczaju kapłaństwa. Tutaj coś wydarzyło się. Podczas gdy Zachariasz służył Bogu według zwyczaju kapłaństwa, Łukasz wyraźnie zaświadcza, że Zachariasz był potomkiem Arona. Więc do jakiej zmiany należał Zachariasz? To bardzo ważna kwestia. On wyjaśnił: Ale stało się, w czasie, kiedy on był kapłanem, w porządku jego zmiany przed Bogiem. Widzimy, że Łukasz tak dobrze znał Zachariasza, że wyjaśnił Ewangelię Odkupienia, wspominając zarówno Zachariasza, jak i Elżbietę. Jan Chrzciciel urodził się Zachariaszowi i jego żonie Elżbiecie, która była jedną z córek Arona. Teraz spójrzmy na rodowód Zachariasza, ojca Jana. Rodowód Jana Chrzciciela. Czyim potomkiem był Jan Chrzciciel? Arcykapłana Arona. By zrozumieć rodowód Jana Chrzciciela, musimy czytać Stary Testament, pierwszą Księgę Kronik, rozdział 24, wersy 1 do 19. A synów Achrona podzielono. Synowie Achrona to Nadab, Abihu, Elazar i Ithamar. Ale Nadab i Abihu umarli przed obliczem swojego ojca, a nie mieli synów. Dlatego czynności kapłańskie odprawiali Elazar i Ithamar. Więc Dawid ich podzielił. Cadoka, synów Elazara, i Achimeleka, synów Ithamara, według ich obciążenia w ich usługach.
A kiedy ich podzielił, znalazło się więcej przedniejszych mężów, synów Elazara, niż synów Ithamara. Synów Elazara, 16 przedniejszych, według ojcowskich domów, a synów Ithamara, 8 według ojcowskich domów. Zatem jedni od drugich zostali rozdzieleni losem, bo byli dostojnikami świątyni i przedniejszymi przed Bogiem, tak synów Elazara, jak i synów Ithamara. A spisał ich Szemaja, syn Nathanela, pisarz z pokolenia Lewiego, przed królem, księżętami, przed kapłanem Cadokiem i Achimelekiem, synem Abiatara oraz przedniejszymi z domów ojcowskich kapłanów i lewitów. I wyznaczono jeden o dom ojcowski Elazarowi, a drugi wyznaczono Ithamarowi. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedaję, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkijasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakosa, ósmy na Abiję, dziewiąty na Jezusa, dziesiąty na Sekeniasza, jedenasty na Eliaszyba, dwunasty na Jakima, trzynasty na Hupę, czternasty na Jeszebeaba, piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera, siedemnasty na Hezira, osiemnasty na Pisesa, dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delajochu, dwudziesty czwarty na Maazjasza. Ci są spisani do posługi, aby w swym planie wchodzili do domu wiekuistego z ręki Arona, ich ojca, jak mu rozkazał wiekuisty Bóg Izraela. Przeczytajmy jeszcze raz werset 10. Siódmy na Hakosa, ósmy na Abiję. W czasach króla Dawida było wielu kapłanów, więc istniała również potrzeba uregulowania ich systematycznego służenia. Więc Dawid wyznaczył losy dla każdego z synów Arona, aby był porządek składania ofiar. Jak wszyscy wiecie, Aron był starszym bratem Mojżesza. Bóg wyznaczył Mojżesza na swojego przedstawiciela, a Arona na arcykapłana świętego przybytku przed ludem Izraela. Wszyscy inni lewici zostali uczynieni poddanymi kapłanów, a Aaron i kapłani, jego synowie, zostali odpowiedzialnymi za wszystkie ofiary przed Bogiem. Zanim Dawid wyznaczył losy, kapłani, którzy byli potomkami Aarona, musieli za każdym razem ciągnąć losy i to spowodowało wiele zamieszania. Dlatego Dawid zorganizował system, uporządkowawszy każdą zmianę. W porządku były 24 zmiany pochodzące od wnuków Arona, a ósmym był Abijasz. Jest powiedziane, pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abijasza. Tak więc Zachariasz był kapłanem ze zmiany Abijasza i obaj byli potomkami Arona, arcykapłana. To Zachariasz, kapłan ze zmiany Abijasza, był ojcem Jana Chrzciciela. Z Biblii wiemy, że zawierali małżeństwa z członkami swojej rodziny.
Tak więc Jakub wziął za żonę córkę swojego wuja ze strony matki. Właśnie to wytłumaczenie linii ma ogromne znaczenie. Powiedziane zostało: pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Dlatego był zdecydowanie potomkiem Arona. Kto? Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. Jest to ważny fakt w wyjaśnieniu odkupienia Jezusa i służenia Jana Chrzciciela oraz przekazania grzechów świata Jezusowi. Tylko synowie Arona mogą służyć jako kapłani. Kto mógł pełnić arcykapłaństwo w czasach Starego Testamentu? Aaron i jego mianowani potomkowie. W takim razie, gdzie w Biblii jest napisane, że synowie Arona powinni służyć jako kapłani? Znajdźmy to. W czwartej księdze Mojżeszowej, rozdział 20, wersy 22 do 29. Zatem synowie Izraela, cały zbór, wyruszyli z Kadesz oraz przybyli do góry Hor. A na górze Hor, nad granicą ziemi Edomu, wiekuisty oświadczył Mojżeszowi i Achronowi, mówiąc: Achron będzie przyłączony do swojego ludu. Nie wejdzie on do ziemi, którą oddaję synom Izraela, za to, że sprzeciwstawiliście się mojemu rozkazowi u wód Meryby. Weź Achrona i jego syna Elazara i zaprowadź ich na górę Hor. Potem zdejmij z Achrona jego szaty oraz ubierz w niego jego syna Elazara. Zaś Achron tam umrze i będzie przyłączony. Więc Mojżesz uczynił tak, jak rozkazał wiekuisty. Weszli na górę Hor na oczach całego zboru. A Mojżesz zdjął z Achrona jego szaty i ubrał w nie jego syna Elazara. Zaś Achron tam umarł, na szczycie góry, a Mojżesz z Elazarem zeszli z góry. I cały zbór zobaczył, że Achron skonał, więc cały dom Izraela opłakiwał Achrona przez 30 dni. W drugiej księdze Mojżeszowej zapisane jest prawo Boże, które mówi, że synowie arcykapłana Arona powinni objąć kapłaństwo, a wyznaczony syn musiał przyjąć arcykapłaństwo, podobnie jak jego ojciec, kiedy osiągali wiek 30 lat. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 28, wersy 1 do 5. A ty spośród synów Izraela zbliż do siebie twojego brata Achrona oraz z nim jego synów, aby mi go przysposobić na kapłana. Achrona oraz Nadaba, Abichu, Elazara i Itchamara, synów Achrona, twojemu bratu Achronowi sprawisz święte szaty na cześć i na ozdobę. Również ty się rozmówisz ze wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem duchem mądrości, by zrobili szaty Achronowi, aby go poświęcić oraz przysposobić mi go na kapłana. A oto szaty, które mają mu zrobić: na pierśnik, na ramiennik, płaszcz, przetykana szata spodnia, zawój i pas. Zrobię te święte szaty twojemu bratu Achronowi, aby mi go przysposobić na kapłana, jak również jego synom. Zatem niech wezmą złota, błękitu, purpury, karmazynu oraz bisioru. Bóg jasno wyznaczył Arona, brata Mojżesza, na arcykapłaństwo. Kapłaństwo nie było otwarte dla żadnego innego
człowieka. Bóg nakazał Mojżeszowi wyświęcić Arona i na arcykapłana i przygotować mu odpowiednie ubranie, jak to zostało przez niego określone. Nigdy nie powinniśmy zapominać słów Boga. Także w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 29, wersy 1-9 napisano. A oto, co masz nad nimi spełnić, by ich poświęcić, aby mi sprawowali kapłaństwo. Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez wady, przaśne chleby, przaśne kołacze zaczynione oliwą, przaśne opłatki pomazane oliwą, a zrobisz je z przedniej pszennej mąki. Włożysz je w jeden kosz oraz przyniesiesz je w tym koszu. Nadto cielca i dwa barany. Zaś Achrona i jego synów przyprowadzisz do wejścia do przybytku zboru oraz wykąpiesz ich w wodzie. A kiedy weźmiesz szaty, ubierzesz Achrona w spodnią szatę oraz w płaszcz pod naramiennik, w naramiennik i w napierśnik, po czym opaszesz go pasem naramiennika. Włożysz też zawój na jego głowę oraz przytwierdzisz na zawoju święty diadem. Potem weźmiesz olej namaszczenia, polejesz na jego głowę oraz go namaścisz. Przyprowadzisz także jego synów i przebierzesz ich w spodnie szaty oraz przepaszesz ich pasem jak Achrona, tak jego synów, po czym okryjesz ich głowy nakryciami. Zatem będą mieli kapłaństwo według wiecznej ustawy i upełnomocnisz rękę Achrona i ręce jego synów. Przepaszesz ich pasem, jak Arona, tak jego synów, po czym okryjesz ich głowy nakryciami. Będą mieli kapłaństwo według wiecznej ustawy i upełnomocnisz rękę Arona i ręce jego synów. Bóg powiedział, że tylko Aaron i jego synowie mają być wyświęceni, aby wiecznie pełnić kapłaństwo. Kiedy on wyraźnie powiedział, według wiecznej ustawy, oznacza to, że kapłaństwo było skuteczne nawet po przyjściu Jezusa na ten świat. Łukasz dogłębnie wyjaśnia, że Zachariasz był potomkiem arcykapłana Arona. Kiedy Zachariasz służył jako kapłan odpowiedzialny przed Bogiem w świątyni Pana, anioł pojawił się przed nim i powiedział mu, że jego modlitwa została wysłuchana, że jego żona Elżbieta urodzi mu syna. Zachariasz nie mógł w to uwierzyć i powiedział, moja żona podeszła w swoim wieku, jak może narodzić syna? Z powodu jego wątpliwości Bóg odebrał mu mowę, aby pokazać, że jego słowa były prawdziwe. W odpowiednim czasie jego żona zaszła w ciążę, a po chwili Maria dziewica, będąc dziewicą, również zaszła w ciążę. Obydwa zdarzenia były przygotowanymi dziełami Bożymi dla naszego zbawienia. Aby zbawić nieszczęśliwą ludzkość, musiał posłać swego sługę Jana i swego jednorodzonego Syna Jezusa na ten świat. Dlatego też Bóg musiał ochrzcić swego Syna przez Jana, aby przekazać wszystkie grzechy świata, aby ci, którzy uwierzyli w Niego, zostali zbawieni. Szczególna opatrzność Boża. Kogo Bóg przygotował przed Jezusem dla dzieła Jego odkupienia? Jana Chrzciciela. Jezus Chrystus był Zbawicielem ludzkości, który narodził się z ciała dziewicy Maryi. Maria została zaręczona z Józefem,
który był potomkiem Judy. Jezus musiał narodzić się od potomków Judy, aby wypełnić przymierze Boże, tak jak Jan Chrzciciel musiał urodzić się w domu arcykapłana Arona. Bóg przygotował tych dwóch, aby narodzili się na ten świat w tej kolejności. Jana przed Jezusem. Jan urodził się, aby mógł ochrzcić Jezusa i przekazać mu wszystkie grzechy świata. Potomek arcykapłana musiał złożyć ofiarę przebłagania, aby wykonać przymierze Boże, zawarte w Starym i Nowym Testamencie. Ewangelia odkupienia Jezusa musiała być wykonana poprawnie, aby wszyscy ludzie zostali uwolnieni. W drugiej księdze mojżeszowej Bóg dał Izraelowi swoje prawo i przymierza. Prawa Boże i system ofiarny przybytku, aż do stroju kapłanów, szczegółów ofiar i sukcesji kapłaństwa przez synów kapłanów. Bóg wyznaczył Arona i jego potomków na arcykapłaństwo na wieczne czasy. Dlatego wszyscy potomkowie Arona mogli składać ofiary, a arcykapłani mogli pochodzić tylko z domu Arona. Czy rozumiecie, dlaczego tak było? Wśród wielu potomków Arona Bóg wybrał pewnego kapłana imieniem Zachariasz i jego żonę Elżbietę. Powiedział: oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła. Kiedy Bóg powiedział Zachariaszowi, że umożliwi Elżbiecie urodzenie syna i że on ma go nazwać Janem, on był tak zdziwiony, że na jego rozkaz odebrało mu mowę, aż do narodzenia syna i nadania mu imienia. I rzeczywiście syn urodził się w jego domu. Kiedy nadchodził czas, aby nadać dziecku imię zgodnie ze zwyczajem Izraela, syna nazywano po jego ojcu lub po kimś z jego krewnych. Zaś Elżbiecie wypełnił się czas jej rodzenia oraz wydała syna. A sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan wyniósł swe miłosierdzie razem z nią i razem z nią się cieszyli. Także wydarzyło się, że w 8 dniu przyszli obrzezać dziecko oraz je nazwali dzięki imieniu jego ojca Zachariaszem. A jego matka odpowiadając rzekła: nie, lecz będzie nazwany Jan. Więc do niej powiedzieli: nie istnieje nikt z twojej rodziny, kto nazywa się tym imieniem. Ale dawali też znaki jego ojcu, jakby chciał, aby je nazwać. Zatem poprosił tabliczkę oraz napisał nazywając: jego imię jest Jan. Więc wszyscy się zdziwili. Zarazem też zostały otwarte jego usta i jego język. Więc mówił, wielbiąc Boga. A przy wszystkich, co z nim sąsiadowali, powstał strach. Oraz wszystkie te sprawy były rozpowiadane w całej górnej Judei. Zaś wszyscy, którzy słyszeli, składali to sobie do ich serca, mówiąc: kim zatem będzie to dziecko? A była z nim ręka Pana. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 1, wersy 57-66. Zachariasz wciąż był niemy, kiedy urodził się jego syn. Kiedy nadszedł czas nadania dziecku imienia, krewni zaproponowali nadać dziecku imię Zachariasz. Ale jego matka upierała się, że jego imię ma być Jan. Słysząc to, krewni powiedzieli, że w rodzinie nie ma nikogo o tym imieniu i że dziecko powinno być nazwane imieniem jego ojca. Kiedy Elżbieta nalegała na tym imieniu, krewni poszli do Zachariasza i zapytali, jakie ma być imię dziecka.
Zachariasz, skoro nie mógł jeszcze mówić, poprosił o tabliczkę do pisania i napisał Jan. Wszyscy krewni zdziwili się tym nietypowym wyborem imienia. Ale po nadaniu imienia usta Zachariasza natychmiast się otworzyły. Chwalił Boga, a był napełniony Duchem Świętym i prorokował. W ten sposób Łukasz opowiada o narodzeniu Jana Chrzciciela w domu Zachariasza. Pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. W szczególnej opatrzności Bożej Jan Chrzciciel, przedstawiciel rodzaju ludzkiego, urodził się Zachariaszowi, potomkowi Arona. Przez Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa Bóg dokonał zbawienia ludzkości. Zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów przez wiarę w dzieło odkupienia dokonane za sprawą Jana i Jezusa Chrystusa. Chrzest Jezusa. Dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana? Aby zabrać wszystkie grzechy świata. Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus był Synem Bożym i zabrał wszystkie nasze grzechy. Był Janem Chrzcicielem, sługą Boga, który został posłany, aby świadczyć o zbawieniu Bożym. Nie oznacza to, że Bóg sam nie mówi nam, że jest naszym Zbawicielem. Bóg działa przez swoich sług w Kościele i przez usta wszystkich swoich ludzi, którzy zostali zbawieni. Bóg mówi: przemawiajcie do serca Jeruszalaim oraz do niej wołajcie, że się skończyła jej służba, że została odpuszczona jej wina, bowiem z ręki wiekuistego w dwunasób odebrała za wszystkie swoje grzechy. Usycha trawa, więdnie kwiat, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Księga Izajasza, rozdział 40, werset 2, 8. Bóg już obiecał około 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Nie jesteście już grzesznikami. Odpokutowałem za wszystkie grzechy i walka się skończyła. Więc głos Ewangelii odkupienia wciąż woła do nas. Oto jaka jest przygotowana Ewangelia. Kiedy rozumiemy dzieła Jana Chrzciciela i naprawdę rozumiemy, że wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi przez Jana Chrzciciela, wszyscy możemy uwolnić się od naszych grzechów. Wszystkie cztery Ewangelie mówią nam o Janie Chrzcicielu, a Malachiasz, ostatni prorok Starego Testamentu, również świadczy, że Jan Chrzciciel jest przygotowanym sługą Bożym. Nowy Testament rozpoczyna się od narodzin Jana Chrzciciela i przekazania grzechów przez niego. Więc dlaczego nazywamy go Janem Chrzcicielem? Dlatego, że ochrzcił Jezusa. Co oznacza chrzest? Oznacza on przekazać, zostać pochowanym, zostać zmytym, tak samo jak i położenie rąk w Starym Testamencie. W Starym Testamencie, gdy człowiek popełnił grzech, przekazywał swoje grzechy na ofiarne zwierzę bez skazy, kładąc ręce na jej głowie, a ofiara umierała wraz z tymi grzechami. Położenie rąk oznacza przekazanie. Dlatego położenie rąk i chrzest mają takie same znaczenia, mimo że wydają się różne. Więc jakie było znaczenie chrztu Jezusa? Jego chrzest był dla nas jedyną drogą do otrzymania odpuszczenia grzechów. Bóg ustanowił prawo, że grzech może być przekazany ofierze przez położenie rąk. Tak więc w czasach Starego Testamentu
grzesznicy musieli położyć ręce na głowie ofiary, aby przekazać swoje grzechy na jej głowę. Potem musieli poderżnąć jej gardło, a kapłani kropili krwią rogi ołtarza całopalenia. To był sposób pokutowania za codzienne grzechy. W jaki więc sposób pokutowali za roczne grzechy? W tym celu arcykapłan Aaron składał ofiarę za cały lud Izraela. Jan Chrzciciel narodził się w domu Aarona, więc właściwie miał być arcykapłanem, a Bóg przeznaczył go na ostatniego arcykapłana zgodnie z jego obietnicą odkupienia. Jan Chrzciciel był przedstawicielem całej ludzkości i ostatnim arcykapłanem, ponieważ Stary Testament skończył się wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Kto jeszcze, oprócz Jana Chrzciciela, mógł przekazać wszystkie grzechy świata Jezusowi w Nowym Testamencie, tak jak Aaron pokutował za grzechy swego ludu w Starym Testamencie? Jako ostatni arcykapłan Starego Testamentu i przedstawiciel całej ludzkości, Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata, kiedy go ochrzcił. Ponieważ Jan przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata, wiara w Ewangelię wody i ducha może nas odkupić. Jezus stał się barankiem, aby zbawić wszystkich grzeszników, wykonawszy dzieło odkupienia, tak jak Bóg zaplanował. Jezus powiedział nam, że Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem, ostatnim arcykapłanem, który mu przekazał wszystkie grzechy świata. Dlaczego Jezus sam nie mógł tego zrobić? Dlaczego potrzebował Jana Chrzciciela? Był powód, dla którego Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy przed Jezusem. Miał wypełnić prawo Starego Testamentu, spełnić obietnicę. Jezus urodził się Marii Dziewicy, a Jan Chrzciciel urodził się starej, niepłodnej kobiecie imieniem Elżbieta. To były dzieła Boże i On je zaplanował, aby zbawić wszystkich grzeszników. Aby zbawić nas od nieustającej walki z grzechem i od wszystkich cierpień naszego grzesznego istnienia, posłał swego sługę Jana, a potem swego własnego syna Jezusa. Jan Chrzciciel został posłany jako przedstawiciel całej ludzkości, ostatni arcykapłan. Największy wśród zrodzonych z niewiast. Kto był największym człowiekiem na ziemi? Jan Chrzciciel. Przeczytajmy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 11, wersy 7 do 14. Ale gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustkowie? Trzcinę chwianą przez wiatr? A co wyszliście zobaczyć? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Zaiste. Powiadam wam, i więcej niż proroka, bo ten jest tym, o którym jest napisane. Oto ja wysyłam mojego posłańca przed twym obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy są z niewiast zrodzeni, większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela
aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. Bowiem wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Ludzie szli na pustynię, by zobaczyć Jana Chrzciciela, który krzyczał: upamiętajcie się, plemię żmijowe. Jezus rzekł: a co wyszliście zobaczyć? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów. Sam Jezus zaświadczył o wielkości Jana. Co wyszliście zobaczyć? Barbarzyńcę odzianego w wełnę wielbłądzia, który krzyczy, aż mu dech zapiera? On ma na sobie szaty z sierści wielbłądziej. Co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w domach królów. Ale on jest większy od królów, świadczył Jezus. Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Zaiste, powiadam wam, i więcej niż proroka. W dawnych czasach proroków uważano za większych od królów. Jan Chrzciciel był kimś większym od króla i większym od proroka. Był większym od wszystkich proroków Starego Testamentu. W rzeczywistości Jan, ostatni arcykapłan i przedstawiciel ludzkości, był ważniejszy niż Aaron, pierwszy arcykapłan. Sam Jezus świadczył, że Jan był taki. Kto jest przedstawicielem ludzkości? Z wyjątkiem samego Chrystusa, który jest największym człowiekiem na ziemi. Jan Chrzciciel. Zaiste, powiadam wam, i więcej niż proroka, oto ja posyłam przed twym obliczem mego anioła, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Jan Chrzciciel zaświadczył, że skończyła się walka z grzechem. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. To Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus zabrał grzechy świata. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wers 11. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy są z niewiast zrodzeni, większy od Jana Chrzciciela. Czy wśród zrodzonych z niewiast był ktoś większy od Jana Chrzciciela? Co oznacza, którzy są z niewiast zrodzeni? Oznacza to całą ludzkość. Z wyjątkiem Adama i Ewy, wszyscy ludzie narodzili się z kobiet. Tak, wśród tych, którzy narodzili się z kobiet, nie ma większego od Jana Chrzciciela. Dlatego jest on ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem ludzkości. Jan Chrzciciel był arcykapłanem, prorokiem i przedstawicielem całej ludzkości. W Starym Testamencie Aaron i jego synowie zostali przed Boga wyświęceni do służby po wsze czasy. Wszystkie grzechy musiały zostać zmyte przez Aarona i jego synów. Było tak, jak nakazał Bóg. Gdyby inni lewici wystąpili i odważyli się przejąć kapłaństwo, z pewnością umarliby. Jedyne, co mogli robić, to zbieranie drwa na opał na ołtarzu, skórowanie zwierząt, usuwanie tłuszczu, oczyszczanie jelita i wyniesienie odpadków poza obóz. Gdyby byli tak aroganccy, by spróbować fizycznie wykonywać pracę kapłanów, umarliby. To jest prawo Boże. Nie mogli przekroczyć granicy. Na ziemi nie powstał człowiek większy od Jana Chrzciciela. Był największym spośród wszystkich śmiertelników.
a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. Odkupienie ludzkości dokonało się, gdy Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, a ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, ponieważ stali się sprawiedliwymi przez wiarę. Zobaczmy teraz, jak ojciec Jana świadczył o swoim synu. Świadectwo Zachariasza, ojca Jana. Co prorokował Zachariasz o swoim synu? Jan przygotuje drogę Pana, dając jego ludziom wiedzę zbawienia. Przeczytajmy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 1, wersy 67 do 80. Zaś jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Uwielbiony Pan, Bóg Izraela, ponieważ spojrzał oraz sprawił wykupienie swojemu ludowi. Także w domu swojego sługi Dawida wzniósł nam róg zbawienia, jak od wieczności zapowiedział przez usta jego świętych proroków. Wybawienie od naszych nieprzyjaciół oraz z ręki wszystkich, co nas nienawidzą, aby uczynić miłosierdzie za naszych ojców i pamiętać o jego świętym przymierzu, przysiędze, którą potwierdził względem naszego ojca Abrahama. By nam dać wybawionym z ręki wrogów bez lęku mu służyć przed jego obliczem w bogobojności i sprawiedliwości przez wszystkie nasze dni życia. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz wcześniej przed obliczem Pana, by przygotować jego drogi oraz dać poznanie ratunku jego ludowi przez uwolnienie ich od grzechów. To wszystko dzięki miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedziło nas wzejście z wysokości, by ukazać się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci oraz poprowadzić nasze nogi na drogę pokoju. Zaś dziecko rosło i umacniało się duchem, a było na pustkowiach, aż do dnia ukazania go przed Izraelem. Zachariasz przepowiedział dwie rzeczy. Przepowiedział, że król wszystkich ludzi nadejdzie. Od wersetu 68 do 73 przepowiedział z radością, że Bóg nie zapomniał swych obietnic i że Jezus, tak jak Bóg obiecał Abrahamowi, narodził się z Marii Dziewicy, by uratować jego potomków z rąk nieprzyjaciół. Od wersetu 74. By nam dać, wybawionym z ręki wrogów, bez lęku mu służyć przed jego obliczem. Jest to przypomnienie obietnicy Bożej danej Abrahamowi i ludowi Izraela. I on przepowiedział, by nam dać bez lęku mu służyć. Od wersetu 76 prorokował swemu synowi. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz wcześniej przed obliczem Pana, by przygotować jego drogi oraz dać poznanie ratunku jego ludowi przez uwolnienie ich od grzechów. To wszystko dzięki miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedziło nas wzejście z wysokości, by ukazać się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, oraz poprowadzić nasze nogi na drogę pokoju. Tu on powiedział:
by dać poznanie ratunku Jego ludowi przez uwolnienie ich od grzechów. Jak On powiedział, przez kogo miało być dane poznanie ratunku? Przez Jana Chrzciciela. Czy wszyscy to rozumiecie? Przez słowa Boże Jan Chrzciciel miał dać nam wiedzę, że Jezus jest Synem Bożym, który zabrał grzechy świata. Przeczytajmy teraz fragment z Ewangelii Świętego Marka. Początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Jak jest napisane w prorokach. Oto ja posyłam przed Twym obliczem mego anioła, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustkowiu. Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki. Jan zanurzał na pustkowiu i głosił chrzest skruchy ku odpuszczeniu grzechów. Więc wychodziła do niego cała kraina judzka oraz Jerozolimczycy i wszyscy, co wyznawali swoje grzechy, byli przez niego zanurzani w rzece Jordan. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 1, wersy 1 do 5. Kiedy Izraelici usłyszeli Jana Chrzciciela, przestawali czcić bogów niewiernych i zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela. Ale Jan świadczył: ja was chrzczę wodą, abyście mogli powrócić do Boga. Ale Syn Boży przyjdzie i przyjmie chrzest ode mnie, aby wszystkie wasze grzechy zostały mu przekazane w ten sam sposób. Jeśli wierzycie w jego chrzest, podczas gdy przyjmujecie chrzest ode mnie, wszystkie wasze grzechy zostaną mu przekazane. Tak jak grzechy były przekazywane przez nałożenie rąk w Starym Testamencie. Tak świadczył Jan. To, że Jezus został ochrzczony w Jordanie, oznacza, że został ochrzczony w rzece śmierci. Śpiewamy na pogrzebie. W słodkiej przyszłości spotkamy się na tym pięknym brzegu. Spotkamy się na tym pięknym brzegu. Kiedy umrzemy, przekroczymy rzekę Jordan. Rzeka Jordan jest rzeką śmierci. Jezus został ochrzczony w rzece śmierci, gdyż wziął tam wszystkie grzechy świata i zapłatą za grzech jest śmierć. Chrzest, który przekazuje nasze grzechy. Co jest odpowiednikiem rąk w Nowym Testamencie? Chrzest Jezusa. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, wersy 13-17 czytamy. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa. I ujrzał Ducha Boga, wstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim. A oto głos z niebios, mówiący: ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Jezus przyszedł nad Jordan i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Rozkazał mu: ochrzcij mnie. Jan odpowiedział: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Arcykapłani nieba i ziemi spotkali się. Jak napisano w liście do Hebrajczyków, Jezus Chrystus jest wiecznym arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Oznacza to,
że Jezus nie ma ludzkiego rodowodu. Nie jest potomkiem Arona ani żadnej osoby na ziemi. On jest synem Boga, naszego Stwórcy. Jest tym, kim jest. Dlatego nie ma rodowodu. Jezus odrzucił chwałę nieba i stąpił na ziemię, aby zbawić swój lud. Powodem, dla którego stąpił na ten świat, było zbawienie wszystkich grzeszników, którzy cierpieli z powodu oszustwa szatana. Poza tym on zabrał wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Dopuść teraz. Dopuść. Jezus nakazał przedstawicielowi całej ludzkości i pochylił głowę, aby się ochrzcić. W Starym Testamencie, gdy ofiarę zanoszono Bogu, albo grzesznik, albo arcykapłan łożył ręce na jej głowie i przekazywał grzechy. Położyć ręce znaczy przekazać. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Było to to samo, co położenie rąk w Starym Testamencie. Przekazanie, pochowanie, obmycie i poświęcenie są również takie same. Nowy Testament jest rzeczywistością, podczas gdy Stary Testament jest jego cieniem. Kiedy grzesznik kładł swe ręce na baranka w Starym Testamencie, jego grzech przechodził na baranka i baranek ten musiał zostać zabity. Kiedy baranek umierał, został pochowany. Grzech tego, kto kładł ręce na owieczce, zostawał przekazany na zwierzę ofiarne. Także baranek ten miał zostać zabity z powodu grzechów. Jeśli grzechy zostawały przekazane barankowi, czy ten, kto ofiarował baranka zgodnie z systemem ofiar, był bez grzechu? Tak. Powiedzmy, że ta chusteczka to grzech, a ten mikrofon to baranek. Kiedy kładę ręce na tym mikrofonie, ten grzech jest przekazany na niego, na baranka. Sam Bóg postanowił, że tak będzie. Połóż swe ręce. Aby zostać odkupionym za grzechy w czasach Starego Testamentu, trzeba było położyć ręce na głowie ofiary. Potem człowiek mógł być bez grzechu. Podobnie chrzest Jezusa miała zmyć, pogrzebać i przekazać grzechy świata. Dokładnie to oznacza. Co oznacza wypełnić całą sprawiedliwość? Oznacza zmyć wszystkie grzechy, przekazawszy je Jezusowi. Więc kiedy Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata, czy rzeczywiście wszystkie one zostały mu przekazane? Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, a wszyscy ludzie zostali odkupieni. Jest to to samo, co przekazywanie grzechów na ofiary w Starym Testamencie. Jezus przyszedł z Galilei do Jordanu i powiedział do Jana: dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, wers 15. Następnie Jan ochrzcił Jezusa. Powiedział Janowi, że tak wypadało im wypełnić całą sprawiedliwość przez jego chrzest. Cała sprawiedliwość oznacza najbardziej stosowny i właściwy. Bo tak, innymi słowy, przez chrzest spełniona została cała sprawiedliwość. Oznaczało to,
że Jan miał ochrzcić Jezusa, a Jezus miał przyjąć chrzest od Jana, aby przekazać mu wszystkie grzechy świata. Bóg daje odkupienie na podstawie chrztu Jezusa, Jego ofiary na krzyżu i naszej wiary. Wszyscy ludzie cierpią z powodu grzechu i dręczeni są przez diabła z powodu swoich grzechów. Dlatego, aby mogli zostać zbawieni i wzięci do nieba, ty jako przedstawiciel ludzkości i potomek Arona musisz mnie ochrzcić dla wszystkich ludzi. Zostanę ochrzczony przez ciebie, Janie, wtedy dzieło odkupienia zostanie wypełnione. Rozumiem, odpowiedział Jan. Więc Jan ochrzcił Jezusa, położył ręce na Jezusie i przekazał na Niego wszystkie grzechy świata. W ten sposób Jezus stał się Zbawicielem, który zmył wszystkie nasze grzechy. Teraz wiara w Jego odkupienie może nas zbawić. Czy wierzycie? Po swoim chrzcie w Jordanie, z rąk przedstawiciela całej ludzkości, Jezus podróżował i głosił Ewangelię przez 3,5 roku ze wszystkimi grzechami świata na swoim ciele jako swoje pierwsze publiczne dzieła służenia. Powiedział kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie: ja także cię nie potępiam. Nie mógł jej potępić, ponieważ wziął na siebie wszystkie jej grzechy i miał umrzeć za nie na krzyżu. Podczas gdy modlił się w miejscu zwanym Getsemane, modlił się 3 razy, błagając Ojca, aby minął go ten kielich sądu Bożego. Ale wkrótce zgodził się i powiedział: jednakże nie moja wola niech się dzieje, ale Twoja. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Ile grzechów usunął Jezus? Wszystkie grzechy świata. W Ewangelii świętego Jana, rozdział 1, wers 29, zapisano: zaś nazajutrz Jan widzi przychodzącego do niego Jezusa i mówi: oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa i następnego dnia Jezus przyszedł do niego, więc on powiedział ludziom: oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. To było jego świadectwo. Syn Boży przyszedł na ten świat i usunął grzechy. Jan Chrzciciel znów zaświadczył. Ewangelia świętego Jana, rozdział 1, wersy 35 do 36. Zaś nazajutrz Jan znowu stanął oraz 2 z jego uczniów. A gdy się przypatrzył przechodzącemu Jezusowi, mówi: oto baranek Boga. Baranek Boga oznacza, że Jezus jest prawdziwą i rzeczywistą istotą ofiary wspomnianej w Starym Testamencie, która umierała za grzechy Izraela. Przez wzgląd na was i mnie, Syn Boży i nasz Stwórca przyszedł na ten świat, aby zabrać wszystkie nasze grzechy. Wszystkie grzechy od stworzenia świata aż do dnia, którym się on skończy. Od grzechu pierworodnego do wszystkich naszych niegodziwości. Od naszych niedostatków do naszych wad. Odkupił nas wszystkich swoim chrztem i krwią na krzyżu. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i dał nam wierzącym doskonałe odkupienie. Czy rozumiecie? Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Minęło już około 2000 lat, odkąd narodził się na tym świecie, a w 30 roku po Chrystusie Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy. Pierwszy rok pański był rokiem narodzin Jezusa.
Czas przed Chrystusem nazywamy czasem przed Chrystusem. Minęło prawie już 2000 lat, odkąd Jezus przyszedł na ten świat. W 30 roku pańskim Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, a następnego dnia Jan zawołał do tłumów: oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Oto, powiedział ludziom, aby wierzyli w Jezusa, który zabrał wszystkie ich grzechy. Świadczył, że Jezus był barankiem Bożym, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i zakończył naszą wieczną walkę przeciwko grzechowi. Jesteśmy teraz bez grzechu, ponieważ Syn Boży je zabrał. Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, grzechy zarówno wasze, jak i moje. Ten, Jan, przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, by wszyscy wśród niego uwierzyli. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 1, wers 7. Bez świadectwa Jana, jak moglibyśmy wiedzieć, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy? Biblia często nam mówi, że On umarł za nas, ale tylko Jan Chrzciciel wyraźnie zaświadczył, że On zabrał wszystkie nasze grzechy. Ile grzechów jest we wszystkich grzechach świata? Wszystkie grzechy wszystkich ludzi od początku do końca świata. Wielu świadczyło o tym po śmierci Jezusa, ale tylko Jan świadczył o tym za jego życia. Oczywiście uczniowie Jezusa również świadczyli o odkupieniu Jezusa. Świadczyli, że Jezus zabrał nasze grzechy, że jest naszym Zbawicielem. Jezus zabrał grzechy świata. Czytelnicy, nie macie jeszcze 100 lat, prawda? Jezus zabrał grzechy świata, gdy miał 30 lat. Powiedzmy, że pierwszy człowiek został stworzony 4000 lat przed przyjściem Jezusa. I minęło niewiele, ponad 2000 lat po przyjściu Jezusa. Nie wiemy, jak długo świat będzie trwał, ale koniec nadejdzie. On mówi: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny. Objawienie Świętego Jana, rozdział 22, wers 13. Tak więc z pewnością przyjdzie koniec. Jesteśmy teraz w punkcie oznaczonym rokiem 2002. Chrystus zabrał nasze grzechy w 30 roku pańskim, a było to 3 lata przed jego śmiercią na krzyżu. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. On usunął grzechy świata, grzechy wasze i moje. 2000 lat upłynęło od narodzin Chrystusa i my teraz żyjemy 2000 lat po tym, jak Jezus zabrał nasze grzechy. My nadal żyjemy i grzeszymy dzień w dzień, ale Jezus jest barankiem Bożym, który już zgładził grzechy świata. Zaczynamy żyć i grzeszyć w tym świecie od momentu swoich narodzin. Czy wszyscy grzeszymy od momentu narodzin, czy też nie? Tak. Popatrzmy na cały ten proces. Czy grzeszymy od dnia narodzin do 10 roku życia, czy też nie? Tak, grzeszymy. Czy te grzechy zostały przekazane Jezusowi, czy też nie? Tak. Skoro wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, On jest naszym Zbawicielem. Jeśli nie, jak mógłby być naszym Zbawicielem? Wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi. Czy w wieku od 11 do 20 lat grzeszymy, czy nie? Grzeszymy w naszych sercach i w naszych uczynkach. Jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Nauczano nas, abyśmy nie grzeszyli, ale jesteśmy skłonni do popełniania grzechów z natury. Bóg mówi nam, że wszystkie te grzechy zostały przekazane Jezusowi. On wiedział, że jesteśmy grzeszni, więc wcześniej zabrał wszystkie te grzechy.
i jak długo zwykle żyjemy na tym świecie. Powiedzmy, że około 70 lat. Gdybyśmy sumowali wszystkie grzechy, które popełniliśmy w ciągu tych 70 lat, jak ciężki byłby nasz ciężar? Gdybyśmy je załadowali na 8-tonowe ciężarówki, to na pewno wyszłoby więcej niż 100 ciężarówek. Spróbujcie sobie wyobrazić, ile grzechów popełnimy podczas całego naszego życia. Czy to są grzechy świata, czy też nie? Są częścią grzechów świata. Grzeszymy od urodzenia do 10 lat, od 10 do 20, od 20 do 30, aż do dnia, w którym umrzemy. Ale wszystkie te grzechy są zawarte w grzechach świata, które już przeszły na Jezusa przez Jego chrzest. Zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus. Ile grzechów Jezus zabrał? Wszystkie grzechy naszych przodków, nas i naszych potomków, aż do końca świata. Jezus mówi nam, że przyszedł w ciele, aby zmyć wszystkie te grzechy. Ale Jezus nie mógł sam sobie udzielić chrztu, więc Bóg posłał swego sługę, Jana, wybranego przedstawiciela wszystkich ludzi. Jak jest napisane? I nazwą jego imię znamienity doradca, Bóg bohater. On sam w swojej mądrości i swojej radzie posłał przed sobą przedstawiciela ludzkości, a sam Jezus, Syn Boży, przyszedł w ciele, aby zabrać wszystkie grzechy świata. Czy nie jest to wspaniałe zbawienie głębokiej opatrzności Bożej? To jest cudowne, nieprawdaż? Więc ochrzczony przez Jana Chrzciciela zmył on wszystkie grzechy ludzkości na całym świecie i uwolnił wszystkich od grzechu przez ukrzyżowanie raz na zawsze. Pomyślcie o tym. Popatrzmy na wszystkie wasze grzechy. Od 20 do 30 lat, od 30 do 40, od 40 do 60, od 70 do 100 lat. A grzechy naszych dzieci? Czy wymazał on wszystkie te grzechy, czy też nie? Tak, wymazał. On jest Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości. Ponieważ Jan Chrzciciel przekazał wszystkie nasze grzechy Jezusowi, a Bóg tak to zaplanował, możemy zostać zbawieni poprzez wiarę w Niego. Czy wy i ja jesteśmy grzesznikami? Czy wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa, czy nie? Nie jesteśmy już grzesznikami, ponieważ nasze grzechy zostały już przekazane Jezusowi. Kto ośmieli się powiedzieć, że na tym świecie jest grzech? Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Wiedział, że będziemy grzeszyć, a zatem wziął również grzechy przyszłości. Niektórzy z nas nie mają jeszcze 50 lat, a niektórzy jeszcze nie przeżyli nawet połowy swego życia. Ale niektórzy z nas, i ja też, mówią o sobie tak, jakbyśmy żyli wiecznie. Tak wielu z nas prowadzi burzliwe życie. Spróbuję to wyjaśnić w taki sposób. Co jest połową okresu życia jętki? Około 12 godzin. O mój Boże, spotkałam pewnego pana, a on rzucił we mnie paką na muchy. Byłam prawie zmiażdżona na śmierć. I wiecie co? Nigdy nie spotkałam takiego okrutnego człowieka podczas mojego półżycia. Przeżyła tylko 12 godzin i nie mogła przestać mówić. Ale już minęła połowa życia. Około 7 czy 8 wieczorem nadchodzi zmierzch jej życia, a po krótkiej chwili śmierć. Niektóre jętki żyją 20 godzin, niektóre 21, a niektóre żyją do podeszłego wieku 24 godzin. Mogą mówić o doświadczeniach swego życia,
Ale jak to wygląda dla nas? Kiedy żyjemy do wieku 70 lub 80 lat, możemy powiedzieć: nie rozśmieszaj mnie. Ich doświadczenie nie jest niczym w naszych oczach. Zastosujmy tę przypowieść do stosunków między Bogiem a nami. Bóg jest wieczny, żyje w wieczności, decyduje o początku i końcu świata. Ponieważ On żyje wiecznie, żyje w wieczności poza ramami czasowymi wieczności. Patrzy na nas z pozycji swojej wieczności. Kiedyś, dawno temu, On zabrał wszystkie grzechy świata, umarł na krzyżu i powiedział: jest wykonane. Zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba. Obecnie przebywa w wieczności. Teraz patrzy na każdego z nas. Pewien człowiek mógłby powiedzieć: ojejku, tak wiele zgrzeszyłem, mimo że żyłem zaledwie 20 lat, zgrzeszyłem tak wiele. Przeżyłem 30 lat i popełniłem za dużo grzechów. To po prostu za dużo. Jak mogę kiedyś być bez grzechów? Ale nasz Pan w swojej wieczności powie: nie rozśmieszaj mnie. Odkupiłem nie tylko Twoje grzechy do tej pory, a także grzechy Twoich przodków, zanim się urodziłeś, i grzechy wszystkich pokoleń Twoich potomków, którzy będą żyć po Twojej śmierci. On tak mówi do nas z ram czasowych wieczności. Czy wierzycie w to? Wierzcie w to i otrzymajcie dar zbawienia, który jest wam dany darmo. Wejdźcie do Królestwa Niebieskiego. Nie ograniczajcie się swoimi myślami, ale wierzcie słowa Boże. Wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Baranek Boży, który zgładził grzechy świata, już spełnił całą sprawiedliwość. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Czy On je zabrał, czy też nie? On je zabrał. Co Jezus powiedział tuż przed swoim ostatnim oddechem na krzyżu? Jest wykonane. Jezus Chrystus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest, został skazany na śmierć na dworze Poncjusza Piłata i został ukrzyżowany. A niosąc sobie krzyż, wyszedł na miejsce zwane Czaszki, a po hebrajsku zwane Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z tej oraz z tamtej strony, a pośrodku Jezus. Ale Piłat napisał też napis oraz umieścił go na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Więc ten napis czytało wielu Żydów, bo owo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta, a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 19, wers 17 do 20. Spójrzmy, co się stało po Jego ukrzyżowaniu. Po tym Jezus, widząc, że wszystko jest już dokonane, aby się wypełniło Pismo, przejął nasze grzechy zgodnie z Pismem. Mówi: jestem spragniony, a był tam ustawiony pojemnik pełny winnego octu. Więc włożyli na chyzop gąbkę wypełnioną octem i przybliżyli ją do jego ust. A gdy Jezus przyjął ocet, powiedział: jest wykonane. Skłonił głowę i oddał życie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 19, wersy 28 do 30. A gdy dano mu pić octu, on powiedział: jest wykonane. Skłonił głowę i umarł. On naprawdę był martwy. Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba.
Przeczytajmy list do Hebrajczyków, rozdział 10, wersy 1 do 9. Bowiem prawo Mojżesza, zawierając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, tymi samymi ofiarami, które ludzie co roku nieprzerwanie przynoszą, nigdy nie może uczynić doskonałymi tych, co przychodzą. Bo czyżby nie zatrzymało się składanie ofiar, gdyby ci, którzy pełnią służbę, raz będąc oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów. Lecz przez nie co roku dokonuje się przypomnienie grzechów, bowiem jest niemożliwe, by poprzez krew byków i kozłów zabrać grzechy. Dlatego przebywając na świat mówi: ofiary i hojności nie zechciałeś, zaś ciało mną sobie sporządziłeś. Nie znalazłeś też upodobania w całopaleniach za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto idę, w główce zwoju jest o mnie napisane, bym uczynił, Boże, Twoją wolę, powtarzając to, co wyżej. Ofiar, hojności i całopaleń, które według prawa są przynoszone, a przede wszystkim grzechu, nie zechciałeś, ani nie znalazłeś w tym przyjemności. Wtedy powiedział: oto idę, bym uczynił, Boże, Twoją wolę, zabiera więc pierwsze, aby mogło być ustanowione drugie. Wieczne odkupienie. Jak możemy rozwiązać problem grzechów powszednich, uwierzywszy w Jezusa? Potwierdzając, że Jezus już wymazał wszystkie grzechy przez swój chrzest. Prawo, innymi słowy, system ofiarny, było cieniem przyszłych dóbr. Ofiary Starego Testamentu, owce i kozły, objawiły nam, że Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze nasze grzechy w ten sam sposób, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Wszyscy ludzie Starego Testamentu, Dawid, Abraham i wszyscy inni wiedzieli i wierzyli, co dla nich oznacza system ofiarny. Odkrywa to, że Mesjasz, Chrystus znaczy namaszczony król, pewnego dnia nadejdzie, aby zmyć wszystkie ich grzechy. Oni wierzyli w swoje odkupienie i zostali zbawieni przez ich wiarę. Prawo było cieniem przyszłych dóbr. Codzienne czy doroczne składanie ofiar za grzechy nie mogło im zapewnić pełnego odkupienia. Dlatego doskonała i wieczna istota, ten, który jest bez skazy, Syn Boży, musiał zstąpić na ziemię. Jezus rzekł, że przyszedł wypełnić wolę Ojca swego, tak jak zapisano w księdze napisanej o Nim. Wtedy powiedział: oto idę, bym uczynił, Boże, Twoją wolę. Zabiera więc pierwsze, aby mogło być ustanowione drugie. Zostaliśmy odkupieni ze swoich grzechów, ponieważ Jezus Chrystus usunął nasze grzechy, tak jak zapisano w Starym Testamencie, i ponieważ my wierzymy w Niego. Przeczytajmy list do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 10. W tej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. W tej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. Czy zostaliśmy uświęceni? Tak. Co to znaczy? Bóg Ojciec posłał swojego Syna i przekazał Mu wszystkie nasze grzechy przez chrzest. Przyjął i osądził Go raz na zawsze na krzyżu.
W ten sposób wyzwolił nas wszystkich cierpiących z powodu grzechu. To była wola Boga. Aby nas zbawić, Jezus złożył siebie jako wieczną ofiarę raz na zawsze, abyśmy mogli być uświęceni. Zostaliśmy uświęceni, ponieważ Jezus złożył siebie w ofierze za wszystkie nasze grzechy i umarł za nas, abyśmy nie byli sądzeni. Ofiarę Starego Testamentu składano każdego dnia, ponieważ wszystkie codzienne grzechy potrzebowały kolejnej ofiary, aby zostały zmyte. Duchowe znaczenie tego, że Jezus umył stopy Piotra. Czy jest jeszcze jakiś grzech, o który powinniśmy modlić się w skrusze? Nie. W Ewangelii Świętego Jana, rozdział 13, jest opowieść o tym, jak Jezus umył stopy Piotra. Umył stopy Piotra, aby pokazać mu, że Piotr popełni grzechy w przyszłości i nauczyć go, że on już odkupił te wszystkie grzechy. Jezus wiedział, że Piotr znowu będzie grzeszyć w przyszłości, więc nalał wody do miednicy i umył mu stopy. Piotr próbował odmówić, ale Jezus powiedział: co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale potem zrozumiesz. Ten fragment oznacza: ponownie będziecie grzeszyć. Wyprzesz się mnie i ponownie zgrzeszysz po tym, jak zmyję wszystkie twoje grzechy. Będziesz grzeszył nawet po moim w niebo wstąpieniu. Dlatego umyję twoje stopy, aby ostrzec szatana, żeby nie wiódł cię na pokuszenie, bo już zabrałem ci nawet twoje przyszłe grzechy. Czy sądzicie, że on umył stopy Piotra, aby powiedzieć nam, że musimy codziennie żałować za grzechy? Nie. Gdybyśmy musieli żałować za grzechy każdego dnia, aby dostąpić odkupienia, oznaczałoby to, że Jezus nie zabrał wszystkich naszych grzechów raz na zawsze. Ale Jezus powiedział, że On nas uświęcił raz na zawsze. Gdybyśmy codziennie żałowali, to z równym powodzeniem moglibyśmy wrócić do czasów Starego Testamentu. Więc kto mógłby zostać usprawiedliwiony? Kto mógłby zostać całkowicie odkupiony? Nawet gdybyśmy wierzyli w Boga, kto mógłby być bez grzechu? Kto może zostać uświęcony przez skruchę? Każdego dnia grzeszymy nieprzetrwanie. Więc jak możemy prosić o przebaczenie każdego grzechu? Jak możemy stać się tak gruboskórni i dręczyć go każdego dnia z powodu naszego odkupienia? Do końca dnia mamy skłonność do zapominania o naszych grzechach popełnionych rano, a do następnego ranka o grzechach wieczoru. Niemożliwe jest, abyśmy całkowicie pożałowali za wszystkie nasze grzechy. Dlatego Jezus był ochrzczony. Jeden raz złożył siebie w ofierze na krzyżu po to, byśmy zostali uświęceni raz na zawsze. Czy rozumiecie? Zostaliśmy odkupieni raz na zawsze. Nie otrzymujemy odkupienia za każdym razem, kiedy żałujemy za grzechy. Zostaliśmy zbawieni od grzechu przez wiarę, że Jezus usunął wszystkie nasze grzechy, wasze i moje. A każdy kapłan codziennie stawał i pełnił Bożą służbę oraz wielokroć przynosił te same ofiary, które nigdy nie mogą unieważnić grzechów. Zaś ten, gdy na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy, usiadł na prawicy Boga. Nadto czeka, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek jego stóp. Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani.
ale świadczy nam także Duch Święty, bo według tego zapowiedział. Takie będzie przymierze, które po tych dniach ustalę sobie z nimi, mówi Pan. Moje zwyczaje dam do ich serc i wypiszę je na ich umyśle, a ich grzechów oraz nieprawości nie będę już wspominał. Zaś gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 11 do 18. Co oznacza ich odpuszczenie w wersecie 18 powyżej? Oznacza to, że sam grzech, każdy grzech bez wyjątku został na zawsze wymazany. Bóg je wymazał i przebaczył nam wszystkim. Czy wierzycie w to? Zaś gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Podsumujmy wszystko do tej pory. Gdyby Jan Chrzciciel nie położył rąk na Jezusie, innymi słowy, gdyby nie ochrzcił Jezusa, nie moglibyśmy zostać odkupieni. Absolutnie nie. Zastanówmy się nad tym. Gdyby Jezus nie wybrał Jana Chrzciciela jako przedstawiciela wszystkich ludzi i nie wziął wszystkich grzechów przez niego, czyżby on wymazał wszystkie nasze grzechy? Nie mógłby tego zrobić. Prawo Boże jest sprawiedliwe, jest bezstronne. On nie mógł po prostu powiedzieć, że jest naszym Zbawicielem i że zabrał wszystkie nasze grzechy. Musiał praktycznie usunąć nasze grzechy. Dlaczego Jezus, Bóg, przyszedł do nas w ciele? Przyszedł, aby zabrać wszystkie grzechy ludzkości przez swój chrzest. Jezus wiedział, że wszystkie grzechy naszych serc i ciał nie mogą zostać zmyte, chyba żeby On przyszedł w ciele, aby zostać złożonym jako wieczna ofiara. Gdyby Jezus Chrystus nie został ochrzczony, nasze grzechy pozostałyby. Gdyby został ukrzyżowany, nie zabrawszy najpierw naszych grzechów, Jego śmierć byłaby bez znaczenia. Nie miałaby nic wspólnego z nami. Byłaby zupełnie bez znaczenia. Tak więc, kiedy rozpoczął swoje służenie publiczne w wieku 30 lat, udał się do Jana Chrzciciela nad Jordan, aby przyjąć chrzest. Swoje służenie publiczne rozpoczął w wieku 30 lat, a skończył w wieku 33 lat. Kiedy miał 30 lat, udał się do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest. Dopuść teraz, bo tak wypada nam uczynić, aby wszyscy ludzie mogli zostać zbawieni i stać się sprawiedliwymi. Tak nam wypada, a teraz ochrzci mnie. Tak Jezus Chrystus został ochrzczony przez wzgląd na odkupienie wszystkich ludzi. Ponieważ Jezus został ochrzczony i zabrał wszystkie nasze grzechy, a wszystkie nasze grzechy zostały przekazane przez ręce Jana Chrzciciela, sam Bóg odwrócił wzrok, gdy Jezus umierał na krzyżu. Chociaż Jezus był Jego jednorodzonym Synem, On złożył w ofierze swego Syna. Bóg jest miłością, ale musiał pozwolić swemu Synowi umrzeć. Przez 3 godziny ciemność panowała nad całą ziemią. Jezus zakrzyczał tuż przed śmiercią. Eli, Eli, lama, sabachthani, co oznacza: Boże, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i zastępczo przyjął wyrok za nas na krzyżu. W ten sposób zbawił nas wszystkich. Bez chrztu Jezusa śmierć nie miałaby znaczenia. Czy jesteście grzesznikami, czy też sprawiedliwymi? Sprawiedliwymi, którzy nie mają grzechu w sercu. Gdyby Jezus umarł na krzyżu, nie wziąwszy wszystkich naszych grzechów przez swój chrzest, Jego śmierć nie wykonałaby odkupienia. Aby doskonale nas odkupić, Jezus został ochrzczony przez Jana, przedstawiciela wszystkich ludzi, i przyjął sąd na krzyżu, aby wszyscy, którzy wierzą w Niego,
zostali zbawieni. Dlatego od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu. Ponieważ Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata, nasze grzechy zostały odkupione. Wy i ja możemy teraz nazywać Boga naszym Ojcem i śmiało wejść do Królestwa Niebieskiego. W liście do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 18. Zaś gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czy wciąż jesteście grzesznikami? Jezus już spłacił nasze długi. To czyż macie jeszcze jakieś długi? Był pewien mężczyzna, który dużo pił i przez to zaciągnął wiele długów u wielu ludzi. Pewnego dnia jego syn zdobył fortunę i spłacił cały dług ojca. Jego ojciec nie miałby już długów, niezależnie od tego, ile był winien każdemu zajazdowi. To właśnie Jezus zrobił dla nas. Zapłacił więcej niż trzeba za wszystkie nasze grzechy. Nie tylko grzechy naszego życia, ale wszystkie grzechy świata. Wszystkie zostały przekazane Jezusowi, kiedy przyjął chrzest. Czy nadal jesteście grzesznikami? Nie, nie jesteście. Gdybyśmy od początku znali tę Ewangelię odkupienia, jak łatwo byłoby nam uwierzyć w Jezusa. Ale brzmi to jak nowość, więc wielu ludzi jest zdumionych tym. Ale to nie jest coś nowego. Istnieje od początku historii ludzkości. Po prostu nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. Ewangelia wody i ducha zawsze była zapisana w Piśmie Świętym i zawsze była w mocy. Istniała przez cały czas. Była tutaj, w Biblii, zanim się urodziliśmy. Jest tu od stworzenia ziemi. Ewangelia wiecznego odkupienia. Co powinniśmy uczynić przed Bogiem? Musimy uwierzyć w Ewangelię wiecznego odkupienia. Jezus Chrystus, który zmył wszystkie nasze grzechy, dokonał tego jeszcze zanim się narodziliśmy. Zabrał je wszystkie. Czy nadal jesteście z grzechem? Nie. Więc co z grzechami, które popełnicie jutro? Są także zawarte w grzechach świata. Pozbądźmy się teraz grzechów dnia jutrzejszego. Grzechy, które popełniliśmy do tej pory, również są wliczone w grzechy świata, czyż nie? Czy przeszły na Jezusa, czy nie? Tak, przeszły. Czy grzechy jutra również przeszły na Jego? Tak, zabrał je wszystkie bez wyjątku. Nie pozostawił nawet jednego grzechu. Ewangelia mówi nam, abyśmy szczerze wierzyli, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy raz na zawsze i zapłacił za nie wszystkie. Początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Ewangelia świętego Marka, rozdział 1, wers 1. Ewangelia nieba jest radosną nowiną. On pyta nas. Wziąłem na siebie wszystkie wasze grzechy. Jestem waszym Zbawicielem. Czy wierzycie we mnie? Tylko niewiele ludzi odpowie. Tak, wierzę. Wierzę tak, jak nam mówiłeś. To było tak łatwe, że zrozumiałem od razu. Ci, którzy tak mówią, staną się sprawiedliwymi, tak jak Abraham. Ale inni mówią, nie mogę w to uwierzyć, to jest jakieś nowe i dziwne. A on pyta, po prostu powiedzcie mi, czy wziąłem na siebie wasze grzechy? Uczono mnie, że wziąłeś na siebie tylko grzech pierworodny, a nie grzechy powszednie. Widzę, że nie jesteście wystarczająco mądrzy, by wierzyć w to, czego was uczono. Pójdziecie do piekła, nic więcej wam nie mam do powiedzenia. Zostaliśmy zbawieni przez wiarę w całkowite odkupienie. Ci, którzy upierają się, że jeszcze pozostały jakieś grzechy, pójdą do piekła. Zrobili swój wybór. Ewangelia odkupienia zaczyna się od świadectwa Jana Chrzciciela. Skoro Jezus zmył nasze grzechy,
Przez swój chrzest od Jana Chrzciciela stajemy się uświęceni, gdy wierzymy. Apostoł Paweł wiele mówił o chrzcie Jezusa w swoich listach. W liście do Galacjan, rozdział 3, 27 wers. Bo ci, co dali się ochrzcić dla Chrystusa, oblekli się Chrystusem. Ochrzcić się dla Chrystusa oznacza, że jesteśmy w jedności z Chrystusem, wierząc w Jego chrzest. Kiedy Jezus przyjmował chrzest, wszystkie nasze grzechy zostały przekazane przez Jana Chrzciciela i zostały całkiem zmyte. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, wers 21 mówi: To ona odpowiednik chrztu i teraz was uratuje. Nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa. Tylko ci, którzy wierzą w świadectwo Jana Chrzciciela, chrzest Jezusa i krew na krzyżu, posiadają łaskę odkupienia. Przyjmijcie w sercu swym chrzest Jezusa, odpowiednik zbawienia, i dostąpcie odkupienia.